Słuchajcie, Spider Zakrzak dzisiaj zawędrował na Olsztyńską Łynostradę i mamy tutaj coś takiego. Zalesiony obszar widoczny w pobliżu to wyspa na dawnym jeziorze Łaci Długa, zasilanym wodami rzeki Łyny i Kortówki, podzielonym dziś groblą z ulicą i linią tramwajową na dwie części. Przestało ono istnieć w rezultacie naturalnego wypłysienia, regulacji przebiegu Łyny i budowy wałów utrzymujących jej mur. Południowej jego części nie ma już na mapach z XVIII wieku. Dziś jest to tylko obszar osiągający miąższość nawet 9 metrów. Obszar ten jest siedliskiem wielu ptaków, płazów i innej fauny. Niestety w coraz większym stopniu jest on zasypywany i zabudowywany. Wyspa była zamieszkała, dawała ona mieszkańcom poczucie bezpieczeństwa. W rezultacie badań powierzchniowych prowadzonych w latach 30., 50. i 60. XX wieku znaleziono na wyspie ceramikę, zabytki paleozoologiczne i narzędzia świadczące o prowadzonej tu gospodarce. Najstarsze ślady pobytu człowieka pochodzą sprzed ponad 2000 lat. Ciekawe, nie? To jest to. Dzięki. Zasubskrybujcie kanał i łapka w górę. Hej, dzięki.